Wiecie, jak po czesku jest pompa ciepła? Tepelne cierpadło. Ale właściwie to nie o tym chciałem z Wami porozmawiać. Nazywam się Marek Król. Jestem specjalistą od pomp ciepła, dlatego zapraszam Was na pierwszy odcinek serii... Pompy ciepła stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Ma na to wpływ sytuacja geopolityczna, mają na to wpływ przemiany ekologiczne, a przede wszystkim tendencja do stawiania na urządzenia coraz bardziej nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne. Właśnie takim urządzeniem jest pompa ciepła. Co prawda pompy ciepła w Polsce traktowane są jako nowość technologiczna, natomiast na świecie pompy ciepła znane są już od ponad 50 lat. Chociaż powiem szczerze, że zdarzyło mi się u jednego z klientów spotkać pompę ciepła, którą zakupił w roku 1985. I ta pompa nadal funkcjonuje, ona nadal pracuje. Jest to naprawdę bardzo dobre urządzenie, które jak widzimy ma doskonałą żywotność, oczywiście jeżeli jest właściwie użytkowane. Sprzedaż pomp ciepła wzrosła również dlatego, że mamy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu Czyste Powietrze. To też powoduje, że wiele osób decyduje się na zakup tego nowego urządzenia, jakim jest pompa ciepła. Wzrost cen gazu i wzrost cen paliw kopalnych, na przykład węgla, brak dostępności ekogroszku, spowodowały, że coraz więcej osób w ostatnim czasie interesuje się zakupem pomp ciepła. W styczniu 2001 roku weszły nowe przepisy dotyczące projektowania nowych domów. Wielu architektów projektuje więc systemy grzewcze oparte na pompach ciepła. Ustawa antysmogowa wprowadza nakaz wymiany kotłów węglowych do końca roku 2026. Do tego boomu na pompy ciepła przyczyniła się jeszcze jedna kwestia. Mianowicie to, że coraz więcej w Polsce domów, osób używa pomp ciepła jako systemów grzewczych. A nie ma lepszej rekomendacji niż tak zwany marketing szeptany. Coraz częściej spotykamy się z teorią, że są braki w dostępności pomp ciepła na rynku. Czy to jest prawda? Przenieśmy się na nasz magazyn. Witam Was w moim królestwie. To, co widzicie, to pompy ciepła dookoła mnie. Znajdujemy się w podkrakowskiej Modliczce, gdzie jest jeden z magazynów firmy Columbus. W pierwszej części dzisiejszego spotkania zastanawialiśmy się nad tym, skąd taki boom na pompy ciepła. Natomiast w tej chwili zastanówmy się, jak jest z ich dostępnością na rynku. Sytuacja geopolityczna, przerwane łańcuchy dostaw z Azji, brak komponentów spowodowały, że na rynku produkcji pomp ciepła powstały bardzo duże zastoje. W tej chwili generalnie w Europie jest bardzo duży brak tego typu urządzeń. Wojna na Ukrainie i przerwy w dostawie gazu ziemnego i niektórych paliw kopalnych, jakim jest na przykład węgiel, spowodowały, że polityka niektórych krajów europejskich poszła w kierunku wymiany urządzeń właśnie zasilanych węglem na nowoczesne urządzenia, jakimi są pompy ciepła. Na przykład rząd niemiecki w kwietniu tego roku wprowadził dotację w wysokości 6000 euro na wymianę starych pieców węglowych na pompy ciepła. Spowodowało to, że rynek niemiecki wchłonął wszystkie pompy dostępne na rynku. Ale jak widzicie, firma Columbus zabezpieczyła swoje stany magazynowe. To, co widzicie za mną, to pompy, które czekają na Was, na naszych klientów. Podsumowując, w dzisiejszym odcinku zastanowiliśmy się nad tym, skąd wziął się taki boom na pompy ciepła i z czego wynikają braki w ich dostępności. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to udostępniajcie, subskrybujcie i lajkujcie. A ja wracam do swojego królestwa, czyli do królestwa pomp ciepła.